zawody są bardzo fajne. Tutaj ja pomagałem organizatorom w przygotowaniu trasy. Przed tymi zawodami byłem kilka tygodni wcześniej, byśmy tam dopracowywali skoki. Tor jest generalnie bardzo trudny i wymagający. Na miarę tych torów za granicą, czyli z górnej półki. Zawody organizacyjnie przebiegają w miarę ok, także tutaj nie ma do czego się przyczepić. Trasa przygotowana też dobrze, tor wyrównany był. No, podczas tych wszystkich biegów i treningów powybijała się, ta trochę dziury wyszły. Ale generalnie bardzo przyjemnie, przyzwoicie i na pewno będę tu przyjeżdżał. No, udało się, na szczęście jest pierwsze miejsce. Może niespodziewane, liczyłem na drugie, ale szczęście było po mojej stronie akurat. Prowadząc, później spadłem na drugą pozycję, pod koniec udało mi się znowu zdobyć pierwsze miejsce i w drugim biegu było identycznie, także na ostatnim kółku udało mi się wyprzedzić Mateusza Wosia, również z naszego klubu, także mamy dwa pierwsze miejsca. Również w licencji B mamy też dwa pierwsze miejsca, pierwsze Kamil, drugie Michał, także myślę, że udany wyścig. Jaki to był bieg dla Ciebie? Ogólnie udany, no. Kondycyjnie dobrze wytrzymałem, troszkę ze startu. Nie udało mi się wyjść jako pierwszy i musiałem nadrabiać. Niestety nie udało się, brakło kilku sekund. Powiedz, jaki to był dla Ciebie wyścig pod względem sportowym? Pod względem sportowym, no, myślę, że dobrze. Wyścig wypadł. W pierwszym wyścigu wyszedłem pierwszy ze startu, prowadziłem kilka kółek, po czym tam brakło mi trochę siły i wyprzedził mnie rywal. A drugi bieg... słabo wyszedłem ze startu, musiałem gonić czołówkę, no i przyjechałem na drugie miejsce.